Do Palmy de Mallorca wjeżdżamy od strony portu. Palma jest stolicą i największym miastem w archipelagu Balearów. Liczy ponad 400 tysięcy mieszkańców. To jeden z największych ośrodków turystycznych świata. Jest tu jeden z najbardziej popularnych portów dla wielkich statków wycieczkowych, a port lotniczy jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie. Widok na Pałac Królewski La Almudaina i Katedrę La Seu. Na prawo od katedry Pałac Biskupi. Statua procarza z brązu autorstwa Lorenzo Rossello. Widok z dołu na Pałac Królewski La Almudaina. Jesteśmy przed katedrą La Seu. Jej budowę rozpoczęto w 1229 roku, a za datę ukończenia przyjmuje się 1601 rok. Inicjatorem budowy świątyni był król Aragonii Jakub I. Katedra ma trzy nawy i powierzchnię liczącą 6600 m2. Jej długość wynosi 121 m, a szerokość 55 m. Jest tu wiele okien witrażowych i 7 rozet, stąd świątynia jest określana mianem Katedry Światła. Nawa główna ma 44 metry wysokości, co stawia katedrę w czołówce najwyższych na świecie. W katedrze pochowano królów Jakuba II i Jakuba III. Boczne kaplice to prawdziwe dzieła sztuki. Wielki żelazny baldachim z podwieszonymi latarenkami, mający symbolizować koronę cierniową, został zaprojektowany przez słynnego architekta Antonio Gaudiego. W apsydzie w nawie bocznej znajduje się wielki mural z ceramiki nawiązujący do cudów Kanie Galilejskiej. Wykonał go Michel Barcelo. Swoje dzieło ukończył w 2006 roku po 5 latach pracy. Sklepienie świątyni opiera się na 14 ośmiobocznych kolumnach. W historii katedry czterokrotnie doszło do zapadnięcia się sklepienia. Renesansowa ambona z motywami maryjnymi Dłuta Juana de Salas. Jeden z alabastrowych sarkofagów średniowiecznych władców Majorki. Ołtarz Corpus Christi ze sceną z Ostatniej Wieczerzy z 1641 roku.
widok katedry od strony apsydy. Wejście od strony prezbiterium. Nad nim jest największa rozeta katedry o średnicy 13,8 metra, zbudowana w 1370 roku, zwana okiem gotyku. Do jej wykonania użyto ponad 1000 kawałków szkła. Fasada Pałacu Biskupiego ukończona w 1616 roku. Zabudowania pałacowe otaczają rozległy dziedziniec. W pałacu mieści się Muzeum Diecezjalne. Widok spod katedry na Zatokę Palma. Tuż obok katedry znajduje się Pałac Królewski La Almudaina. Historia pałacu sięga XIV wieku, kiedy to król Jakub II zamieszkał w zamku Almudaina. Pałac Marsch, w którym mieści się muzeum. Jest w nim m.in. kolekcja współczesnej rzeźby, w tym dzieła Rodena. Idziemy na krótki spacer ulicami Starego Miasta. Siedziba Rady Majorki. Neogotycka fasada budynku pochodzi z 1882 roku. Stare drzewo oliwne na placu Decord. Nieprecyzyjne informacje na temat jego wieku wahają się od 500 do 800 lat. Budynek Can Corbeia, jeden z bardziej oryginalnych w Palmie, zbudowany pod koniec XIX wieku. Uliczka Santo Domingo. Budynek Parlamentu Balearów, które są regionem autonomicznym. Ogrody królewskie u podnóża pałacu La Almudaina. Średniowieczny filozof Ramon Llull. Schody prowadzące na podest, z którego roztacza się widok na marinę i starą część miasta. Jotia de Palma, centrum handlowe dla kupców z połowy XV wieku. Późnym popołudniem opuszczamy Palmę i wracamy do naszego hotelu.